Dobry wieczór Państwu. 1 stycznia 1985 roku Niemiecka Republika Demokratyczna ogłosiła rozszerzenie swoich wód terytorialnych. Tor wodny prowadzący do portów w Świnoujściu i Szczecinie znalazł się na wodach terytorialnych naszego zachodniego sąsiada. Zostaliśmy pozbawieni zbudowanego kosztem miliardowych nakładów toru wodnego, kotwicowiska numer 3 oraz częściowo kotwicowiska numer 2. Reasumując, tor wodny podejściowy do Świnoujścia, jak również kotwicowiska w nowej sytuacji prawnej będą znajdować się, jak już nadmieniłem, na wodach terytorialnych PRL bądź na Morzu Otwartym. Kampania wyborcza nabiera tempa, a ulice coraz wyraźniej ożywają różnorodnymi akcentami wyborczymi. Przypominają swoje twarze, sylwetki i nazwiska ci znani i mniej znani. Codziennie na telefoniczne pytania czytelników wyborców odpowiadają kandydaci na posłów i senatorów. Dzisiaj w redakcji Głosu Wybrzeża był Włodzimierz Szordykowski. W województwie sieradzkim na senatora kandyduje Waldemar Zmaczyński, dyrektor izolacji ze Zduńskiej Woli. Co pan może o dyrektorze Zmaczyńskim powiedzieć? No, jest bardzo dobrym człowiekiem, no. Kandydaci na senatorów ze strony opozycyjnej twierdzą, że szansa Polski leży w prywatyzacji gospodarki. I może być, można być dobrym gospodarzem w przedsiębiorstwie państwowym, można być złym gospodarzem w przedsiębiorstwie prywatnym. Wybory 4 czerwca. W dotychczasowych programach telewizyjnych mamy dużo najróżniejszych do tej pory niespotykanych zjawisk. Mamy kiełbaski wyborcze, rzodkiewki wyborcze, mamy zespoły lokalne, regionalne, które wyśpiewują nazwisko dyrektora swego kandydata najlepszego do Sejmu czy do Senatu. Był to fragment studia wyborczego telewizji Szczecin. Wszystkie ośrodki telewizji polskiej nadają lokalne programy wyborcze. We wszystkich ma swój udział Solidarność. Opozycja wbrew umowie zawartej przy okrągłym stole stosuje konfrontacyjną, a nie konkurencyjną koncepcję walki wyborczej. A umówiliśmy się przecież, stwierdza Jerzy Majka, że nie będziemy stosować chwytów poniżej pasa, kłamstw, manipulacji i tym podobne. Dostawaliśmy w ostatnim tygodniu uderzenia nie fair. Ataki na Krajową Listę Wyborczą, nawoływanie do skreślania wszystkich, którzy nie uzyskali przyzwalającego stempla Wałęsy, pomówienia, epitety, demagogia zastępując argumenty, zjawiska tak powszechnie występujące na łamach Gazety Wyborczej w solidarnościowych programach w radiu i telewizji dowodzą, że duchowi i intencjom porozumienia Okrągłego Stołu pozostała wierna nasza strona. Mówimy bez niedomówień. Zmiany ustroju w Polsce nie będzie. Czytamy w Trybunie Ludu. W Łodzi odbyło się dziś 37. z kolei, a czwarte poza Warszawą posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Pod przewodnictwem Ireneusza Sekuły omówiono kierunki rozwoju przemysłu lekkiego do roku 1995 oraz problemy gospodarki komunalnej województwa łódzkiego. Przed obradami członkowie rządu odwiedzili zakłady pracy. Ministrowie mogli w praktyce przekonać się, że każdy dolar zainwestowany w towce i maszyny zakładów włókienniczych, odzieżowych i skórzanych przynosi rocznie 100% zysk, a więc 3-4-krotnie więcej aniżeli w innych gałęziach przemysłu. Tkaniny i wyroby uszlachetnione nowoczesnymi technologiami na nowoczesnych maszynach mają nieograniczone warunki zbytu w całym świecie. Mamy już 118 spółek działających na zasadach joint ventures. Łączna wartość kapitałowa 50 milionów dolarów. Do końca roku powstanie około 400 takich spółek. To między innymi efekt 100 dni działalności Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych. Poinformowano o tym na konferencji prasowej. Minister Józef Oleksy spotkał się z dziennikarzami krajowymi i zagranicznymi. Konferencję prasową zdominowały pytania dotyczące strajków, zapowiedzi dalszych akcji protestacyjnych, słowem wymuszania w różnej formie podwyżek płac. Wszyscy cieszyliśmy się z osiągnięcia Okrągłego Stołu, jakim było historyczne ustalenie zasad pluralizmu związkowego. Dziś już pora jednak poszukiwać praktycznej przekładni między tymi generalnymi zasadami a funkcjonowaniem związków zawodowych. Duch Okrągłego Stołu, który oznaczał przecież również samo ograniczanie się stron, no jak gdyby nie został do końca przetransponowany do załóg zakładów w rozmowie związkowej z nimi ze strony obydwu związków. I to już wszystkie informacje dziennika. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.